Mateusz Polski, gratulujemy pierwszego dla Polski medalu po wielu, wielu latach na tak dużej imprezie. Powiedz, jak wrażenia tutaj po przylocie? No dziękuję bardzo. Kibice bardzo fajnie mnie przywitali. W ogóle pełno ludzi. Coś pięknego. Trochę się chyba stresowałeś, tak widziałem. No ja było troszeczkę stresu, wiadomo, jakaś telewizja, pełno aparatów, fleszy. Była troszeczkę spinka taka. Jak ocenisz swoje poszczególne walki na tej imprezie? Jakbyśmy tak pokrótce opisać każdy pojedynek. No tak, pokrótce. Pierwszą walkę miałem z zawodnikiem z Mołdawii. Pierwszą rundę przespałem i przegrałem ją 10-9. Ale już od drugiej rundy się obudziłem i dwie kolejne wygrałem 10-8, czyli bardzo wysoko. Następną walką miałem z wicemistrzem Europy, Safarianem z Białorusi. Walka bardzo ciężka. Pierwsza runda znowu. Przegrałem, przespałem pierwszą rundę. Od drugiej rundy zacząłem coś boksować. Drugą rundę wygrałem, 10-9. I trzecia runda była wyrównana, moim zdaniem. Miałem troszeczkę więcej szczęścia i wygrałem tą walkę. No i do walki o finał miałem... Wyszedłem z Francuzem, młodszym ode mnie o rok. No już niby ta presja zeszła ze mnie, bo medal mam w kieszeni, tak? Ale kurczę, przed walką się dobrze czułem, wszedłem do ringu, to coś mnie zblokowało, kurczę, i ciężko się boksowało. Chciałem boksować w pół dystansie, miałem takie zadanie, żeby cały czas go sprowadzić do pół dystansu, ale zawodnik cały czas mi uciekał, na nogach bardzo dobrze pracował, nie udało się, przegrałem tą walkę. No właśnie, chyba widać było to, że czułeś się już pewnie w tym półfinale, że masz ten medal, bo potem finał pokazał, że jednak Francuz był w zasięgu. Właśnie Francuz był w moim zasięgu i się naprawdę pewnie czułem przed walką. Byłem dobrze rozgrzany, miałem spokojną głowę, ale w walce no wyszło jak wyszło. Spodziewasz się wielkiej fety w Karlinie? Spodziewam się, bo Karlina z tego słynie, zawsze jest jakiś przytanie i nie, zawsze Elka przyjeżdżała z medalami do Karlina. I teraz ja mam zaszczyt przyjechać. Jakie teraz przed tobą najbliższe plany? Bo wiesz, że może teraz być wielkie zainteresowanie twoją osobą. Jak? Może być teraz duże zainteresowanie twoją osobą ze strony ludzi, którzy no chcieliby pewnie gdzieś tam widzieć cię w trochę innej roli. No mam takie plany, że chciałbym teraz przyjechać do Karolina, odpocząć troszeczkę, bo jestem naprawdę trochę zmęczony i psychicznie, i fizycznie. I przygotowywać się znowu do największych startów, na przykład we wrześniu będzie turniej Sztama, to tego turnieju chciałbym się przygotować. Gratulacje, dzięki i odpoczywaj. Dziękuję bardzo.